Przedsiębiorstwa dostarczające wodę do polskich wsi są niedoinwestowane i nie zaspokajają potrzeb mieszkańców, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. W efekcie w przyszłości mogą mieć problem z zapewnieniem ciągłości dostaw wody o wymaganej jakości. Nikt wskazuje też, że zarówno gminy wiejskie, jak i gminne przedsiębiorstwa wodociągowe powinny wykazać się większą dbałością o konsumentów. Niestety nie wszędzie i nie zawsze się to udaje. Pomimo wysiłków wciąż są w Polsce miejsca, w których dostarczana do mieszkańców woda, Okresowo nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów. Wodociągi gminne są zazwyczaj mocno niedoinwestowane, co niesie za sobą poważne skutki. Brak funduszy na bieżące naprawy i długofalowe inwestycje w wielu wiejskich gminach sprawia, że uruchamia się znany mechanizm. Niedoinwestowanie zatrzymuje remonty. Brak remontów powoduje starzenie się instalacji. Zużyte instalacje się psują, a każda kolejna awaria to kolejne zmarnowane. Metry sześcienne wody. Nikt zwraca uwagę na ten problem, bo już dzisiaj niewłaściwy stan techniczny instalacji jest jedną. Z najważniejszych przyczyn awaryjności sieci. Jak wykazali w raporcie inspektorzy NIK, niemal wszystkie skontrolowane przedsiębiorstwa wodociągowe nierzetelnie zawierały umowy na dostawę wody z mieszkańcami, aż połowa skontrolowanych przedsiębiorstw stosowała zapisy bezpodstawnie ograniczające ich odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego świadczenia usług. Kolejną plagą wiejskich wodociągów są straty wody. NIK potwierdziła, że procentowy wskaźnik tych strat dla skontrolowanych przedsiębiorstw wahał się od 4,5%. I pół do blisko 50% objętości wyprodukowanej wody. Jak się okazało, rekordziści nie identyfikowali szczegółowo przyczyn tych ubytków, ale inspektorzy NIK wskazali tutaj przykład dobrej praktyki. W jednej z gmin zainwestowano zaledwie 13 400 zł, za które zakupiono i zamontowano rejestratory przepływu oraz należycie regulowano ciśnienie wody. W efekcie ograniczono straty. W skali roku o ponad 130 tysięcy metrów sześciennych. Jak widać, można, choć podnieść opłatę za wodę jest łatwiej, bo konsument nie ma wyboru, więc i tak będzie musiał zapłacić.